Bam, dzień dobry! Słuchajcie, pakujemy się i spierdzielamy stąd, bo nic nas nie czeka dobrego w Warszawie już, także zawijamy się na Kraków i bierzemy sprzęt. Co to może znaczyć? Majo. Idziemy do Krakowa odwiedzić Monikę. Ciężko, że chodzą. Dobra, zmykamy do Krakowa. Nie wiem, czy pamiętacie, to była taka zabawa, że chodziliśmy do naszego kursanto, kumplo, absolwento, ziomka Maćka Borucza w Łodzi. Teraz robimy podobną zabawę z Moniką w Krakowie. Ale będzie w ogóle inaczej. O inne tam, wszystko inne. Zaraz zobaczycie. Nie wiem dlaczego. Pewnie wiecie, że mamy dużo absolwentów, którzy robią niesamowite rzeczy. Fajnie się spełniają, fajnie się realizują, prowadząc mniejsze, większe biznesy. I dzisiaj właśnie idziemy do Moniki Nowickiej z Krakowa. Jak szukacie terapeutki w Krakowie, to Monika naprawdę robi dobrą robotę. Pracuje bardzo podobnie w sumie jak ja w gabinecie. Pracuje dużo psychosomatycznie. Łączy to z różnymi właśnie tych warsztatami rozwojowymi. Więc pogadamy sobie dzisiaj z Moniką pod kątem właśnie trochę realizacji w życiu, trochę prowadzenia gabinetu, trochę marketingu, trochę jej praktyki terapeutycznej, więc mamy dużo zadań, bo będziemy kręcili rzeczy do Neuroklubu, będziemy kręcili podcast, będziemy robić dzisiaj live'a na żywo na Facebooku, także... Wiecie, jesteśmy na miejscu. O Jezus Maria. Jesteśmy na miejscu. Wyciągamy sprzęt, idziemy sobie jakieś fajne rzeczy z Moniką porobić. Wyjdzie po nas? Musimy sami szukać, tak? Tak to właśnie jest gościnność krakowska. Elegancko. Dobry. Cześć. Hello. No, tak to się przedstawia. Czyli robisz stomatologię? Nadal jest stomatologia, całe piętro. A na górze jest głównie medycyna estetyczna. No i plus jeszcze tacy. Robisz ludzi z piersiami? Ja? Robisz? Nie, aczkolwiek miałam taką jedną pacjentkę. Okay. I robiłam jej blizny. Zapraszam. Idziemy na pierwsze piętro, bo nadal jest to motywacja. Jesteś jakby do przysłowa. Jakby do przysłowa, no. No jest to w takim klimacie jednak medycyny estetycznej i tego, żeby było, wiecie, clean, brawo, ładnie, pachnąco. Tu jest foniatra, tu jest Ola z kosmetologią. Tu były dwa gabinety fizjo i sala, ale się zmieniło. Tu jest kardiolog. Tu jest pan od leczenia bólu, a oto moje królestwo. Bardzo, zapraszam. Jest. Ona studiowała ze mną fizjo, studiowała potem na ASP i jakby połączyła to i poprosiłam ją, żeby po prostu ręcznie to mi zrobiła i faktycznie jakby ładnie mi wie, nie ma nikt takiego. Faktycznie nie wiem, pacjenci jak przychodzą, to mówią, że się czują. Myślałam o czymś takim, żeby zrobić takie dwa materiały. Planujesz kiedy, co, jak i tak dalej. Tworzysz sobie jakby taki plan ramowy. Robisz sobie scenariusz. Jak było Monika? No, chyba dobrze. Błażej powiedział, że generalnie jest git. Że to będzie naprawdę dobry materiał. Także jak Błażej tak mówi, to chyba będzie. Okej. Okay. Jak gadałam z tobą na podcaście, to tak podchodziła pod powiedzmy gdzieś tam 15, może pod 20, a jak gadała sama do kamery, to jej tyle energii to dało, że zaczęła tak krzyczeć, że prawie wszyscy ją słyszeli. Serio? No. Ciężkie życie filmowca. Bardzo spoko, słuchajcie, mega spoczko na poszło nagrania. Ciężko tu się dać nagrywa. Mam tu! Wszystko? Mamy wszystko. Dobrze, wziąłeś mikrofon, tak. Dał radę, brawo. Nice. Vlog się dalej kręci, dzień się toczy. Zrobiliśmy już dwie rzeczy z trzech rzeczy. Miał być cztery rzeczy, ale chyba innym się nie da zrobić. Trochę za bardzo ambitne plany były. Ale zobaczymy, może nie. Jeszcze dzień nie stracony. Jest dopiero godzina 17. Skończyłem nas ta live'a mamy za... Nie, jeszcze nie mam 17.
16:38. Mamy live za 2 godziny 20 minut. Jeszcze nie wiemy, gdzie było mieszkanie. Nie wiemy, czy tam jest internet. Nic nie wiemy. Nie, na pewno jest internet. Czy jest internet? Jesteśmy w Krakowie. Tam jest Zanzibar. Dam sobie radę. Korki jak w Warszawie. Ja nie mam pojęcia, bo 6 km 17 minut i uwaga, nie jesteśmy w Warszawie. A teraz słuchajcie, historyjka. Byliśmy kiedyś z Maćkiem, prowadziliśmy kurs MTG w Szczecinie. No i pytamy się, żeby oszacować między ile czasu będzie potrzebowali, wiecie, żeby dojechać do sali. Więc pytamy się taksówkarza, czy w Szczecinie o tej godzinie są korki. On się pyta nas, a skąd jesteście? My z Warszawy. No to dla was nie ma. Ale to jest, słuchajcie, perspektywa, dlatego że kiedyś jestem z moją mamą w Ostrowie Mazowieckiej. To jest niewielkie miasto na Mazowszu, jak sama nazwa wskazuje. I stoję z nią, jest jakiś rynek w poniedziałek, tam wiecie, można wszystko kupić na tym ryneczku, od ubrań po kurę pewnie. No i stoimy sobie i przed nami jest sobie 5 samochodów i mama mówi, Boże, te pędziałki zawsze korki w tej Ostrowi. A ja już będąc kilkanaście lat w Warszawie, no mówię, mamo, to nie jest korek, stoi po prostu 5 samochodów przed nami. Patrz jak słońce pada, zobacz jak piękno minęło, przeminęło z wiatrem. Było naprawdę super i ja jestem z siebie mega zadowolona. To był w sumie mój pierwszy live, drugi podcast w życiu. I naprawdę było godnie, tak mi się przynajmniej wydaje. Godnie było! Godnie było! Jesteśmy w ogóle... Możecie sobie gadać, jak coś, ja sobie pogadam, bo już się nazywa, nie wiem, wszystko sobie. Było rewelacyjnie, słuchajcie, nagraliśmy bardzo fajny podcastik, nagraliśmy bardzo fajnego live'a, nagraliśmy bardzo fajny materiał. I trochę wchodzimy w taką tematykę, słuchajcie, przedsiębiorczości fizjoterapii, trochę marketingu, trochę jakby sprzedaży, trochę komunikacji, umiejętności miękkich i będziemy sobie troszeczkę podbijali tą przestrzeń na różne sposoby, bo powiem wam, że w innych branżach, które też zajmują się ludźmi, które też zajmują się leczeniem w jakiś sposób, tak? Czy są to dietetycy, trenerzy, to tam się zdecydowanie więcej mówi o biznesach, o skalowaniu, o dywersyfikacji i fajnie było to prowadzić fizjoterapię trochę, bo to nie jest tak, że fizjoterapia to jest służba. To jest też biznes, który ma dawać frajdę nam, który ma pomagać ludziom, gdzie mamy się realizować my, gdzie mamy wspierać ich, ich procesy różnego rodzaju. Więc trzeba się to zabrać. Kolejny dzień. Nie, bo jednak dużo czasu jak na blogowanie, jak myślałem wczoraj, ale rozbijamy, słuchajcie, mity. Rozbijamy mity, nawet mity, które są wśród fizjoterapeutów, nawet mity, które dotyczą swojego gabinetu, pozyskiwania pacjentów. Wiecie, olbrzymia ilość dziwnych przekonań, które są w świecie fizjoterapii, dotyczących finansów, czasu pracy, ludzi, którzy do nas przychodzą, metod pracy. Jest tego tak dużo, że jesteśmy, że po prostu bierzemy na klatę część z nich i będziemy po prostu pracowali nad tym w ramach Neuroklubu. Oczywiście część rzeczy gdzieś wypadnie poza, więc pewnie zobaczycie na naszym kanale YouTube'owym, na Facebooku, na Instagramie, na liście mailowej, ale no, trzeba coś z tym zrobić. Powiem wam, że jestem mega zadowolony, że mam ten przywilej móc obserwować ludzi, którzy po prostu rozwijają się, bo ten kontakt, gdzie często ja mam z nimi na pierwszych szkoleniach ich na samym początku drogi terapeutycznej i później na kolejnych, a później troszeczkę w takich bardziej spontanicznych sytuacjach, jak klubowe spotkania, integracje i po prostu jest niesamowite, jak oni po prostu z takich niepozornych studentów, spokojnych, zaczynają budować swoje biznesy, swoje zespoły, swoje produkty i to się wszystko fajnie się to patrzy po prostu, to jest rewelacyjne, a ja myślę, że tak wiecie troszeczkę bliżej, niby ci troszeczkę wspomóc ich właśnie rozwój taki biznesowy, finansowy i no stąd ten chęć trochę przekwalifikowania neuroklubu na to, co początkowo miał być, później zostało troszeczkę jakby stracone z oczu i wracamy sobie teraz znowu do tego.